Hej, cześć, witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Witam się z Wami w kolejnym book haulu. Dacie wiarę w to, że minął już w sumie kolejny miesiąc, od kiedy nagrywałam poprzedniego book haula, bo ja niekoniecznie. I powiem Wam szczerze, że nie są to wszystkie książki, które w październiku do mnie dotarły lub dotrą, bo jeszcze czekam, z tego co pamiętam, na książek jedną lub dwie, raczej jedną. W każdym razie postanowiłam, że nagram już dzisiaj tego book haula, żeby po prostu nie czekać dłużej, a te, które jeszcze do mnie gdzieś tam dotrą lub dotarły, pewnie pojawią się w następnym book haulu, ale wiecie, w każdym razie na pewno Wam je pokażę. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania po prostu już przejdę do pokazywania Wam tych książek, bo jest ich znowu całkiem niezła liczba, całkiem niezła ilość, ale myślę, że są to naprawdę bardzo ciekawe tytuły i nie mogę doczekać się, aż je wszystkie już przeczytam. Także zacznę sobie standardowo od książek, jakie dostałam do recenzji. I mam tutaj przede wszystkim Pętle W&W Gregorego i jest to książka autora m.in. Dwóch Świata, cykl uwielbiam, a także Uznania, które okazało się świetną powieścią i która to książka po prostu mnie zachwyciła bardzo mocno. Tutaj mamy dość już mroczniejszą odsłonę tego autora. Mamy tutaj troszeczkę więcej kryminału, troszeczkę więcej thrillera. Może też być troszkę okultystycznych tematów, także nie mogę doczekać się lektury tej książki. Mam nadzieję, że będzie równie świetna co poprzednie tego autora. Słuchajcie, wydawnictwo Jaguar mnie rozpieściło w tym miesiącu, ponieważ od nich mam aż trzy książki. Mamy Girl Goddess Queen B. Fitzgerald i jest to książka, która jest, tego co wiem, retellingiem mitu o Persefonie i o Hadesie. Także słuchajcie, ja jestem niesamowicie ciekawa tej książki, mam nadzieję, że mi się ona spodoba. Okładkę ma również przepiękną, także słuchajcie, liczę tutaj na coś naprawdę fajnego. Mam również Uroczysko Brand Nation i jest to książka, która ma przepiękną okładkę, jestem nią zachwycona. Treść i opis wydają się równie ciekawe, także już nie mogę doczekać się, aż będę mogła sięgnąć po ten tytuł. I jest tutaj w ogóle na książce z tyłu napisane, że nigdy nie ufaj Wiedźmie Cienia, jakby ja takie wiedźmowe tematy bardzo lubię, więc nie mogę doczekać się lektury tej książki. I ostatnią książką, jaką mam, to The Mysterious Hunk, Corneli Piesz. I jest to książka, którą autorka pisała, z tego co pamiętam, gdzieś na Wattpadzie. I podobno cieszyła się ta książka bardzo dużym zainteresowaniem, także liczę na to, że i mnie się spodoba. A jeszcze taka ciekawostka. Do tej książki dostałam, słuchajcie, bombę do kąpieli o zapachu malinowym, w sensie malinowego ukojenia. Także ona pachnie przepięknie. Jest w równie pięknym kształcie. Jedyny problem jest tego typu, że ja w zasadzie nie korzystam z wanny, tylko z prysznica, ale jakby może to jest mój powód, żeby się przestawić. Także bardzo dziękuję wydawnictwu raz jeszcze i mam nadzieję, że zarówno książka, jak i to mi się sprawdzą naprawdę świetnie. Teraz możemy już przejść do książek, jakie do mnie przybyły w różnisty sposób. Za pomocą metody kupna, za pomocą dostania i różnych tego typu rzeczy. I za pomocą wymiany też. Także no, po prostu przejdę już do pokazywania Wam tych książek. W świecie książki była promocja, więc sobie zamówiłam Whistleblower Kate Marchant. Podobno jest to świetna książka, świetna powieść dla chyba troszeczkę starszej młodzieży, aczkolwiek jest tutaj poruszony bardzo poważny temat, bardzo poważne tematy. Jeszcze do końca, powiem szczerze, nie wiem jakie, bo jeszcze się nie zagłębiłam za bardzo w treść, aczkolwiek wiem, że ta książka nie jest zbyt łatwą w odbiorze powieścią, także myślę, że niedługo się za nią zabiorę i mam nadzieję, że mi się ona spodoba mimo wszystko i że będę mogła się nią zachwycić równie mocno, co inni czytelnicy tej pozycji.
Na stronie wydawnictwa Niezwykłego była promocja, były w sumie książki w outlecie po prostu i w sumie też była promocja, więc sobie zamówiłam, słuchajcie, 3 książki standardowo, więc mamy tutaj książkę Mariany Zapaty, czyli Kiedy Gracie poznała Marudę. Z tego co wiem, jest to motyw, który uwielbiam, czyli Grumpy and Sunshine, czyli takiej, wiecie, osoba, która jest bardzo wesoła i taka optymistycznie nastawiona do życia versus osoba, która tego optymizmu ma tyle, co kot napłakał. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba. Swoją drogą jest ona dość gruba. Myślałam, że będzie cieńsza, tak szczerze. Więc no, mam nadzieję, że jak będę się już za nią zabierać, to że mi się ona spodoba. Następnie mam książkę The Boy She Hates, Stacey Mary Brown. Jest to książka z tom pierwszy cyklu Blinded Love. I ja o tej książce słyszałam bardzo dużo całkiem pozytywnych opinii, więc mam nadzieję, że mi ta książka przypadnie do gustu i że będę mogła po prostu ją przeczytać i poczuć się wciągnięta bardzo mocno w tę pozycję. I słuchajcie, książka, której ja sama po sobie bym się nie spodziewała, ponieważ ta autorka pisze raczej książki, które gdzieś tam nie do końca leżą w kręgu moich zainteresowań czytelniczych, aczkolwiek chciałabym jakby się zagłębić w jej twórczość, bo chciałabym po prostu zrozumieć jej fenomen, a mowa o Penelope Douglas i tutaj mam książkę Punk 57 i jakby wam powiedzieć to, że tę książkę wzięłam sobie trochę w ramach eksperymentu, ponieważ stwierdziłam, że chciałabym przeczytać tę książkę i jest to chyba jedna z pierwszych książek tej autorki, jakie zostały u nas wydane. Drugą chyba było Birthday Girl, ale mogę się mylić. W każdym razie mam nadzieję, że ta książka mimo wszystko mi się spodoba, a przynajmniej, że okaże się po prostu całkiem ciekawą lekturą i po prostu mi uprzyjemni czas. Także, no, sami rozumiecie, trochę się jej obawiam, ale z drugiej strony mam do niej dużo nadziei, więc wiecie, jak będę ją czytać, myślę, że będę nagrywać jakiegoś reading vloga, więc będziecie mogli tam usłyszeć o niej troszeczkę więcej. Słuchajcie, łupy z Vinted, ponieważ na Vinted też udało mi się zrobić trochę zamówień, a właściwie to dwa, bo kupiłam 4 książki, po 2 książki od, wiecie, każdego z użytkowników. I mam tutaj przede wszystkim książkę Ady Tulińskiej, czyli To Zawsze Byłeś Ty. Ta okładka jest przepiękna, a że ja w ogóle Adę Tulińską dość bardzo lubię, w sensie jej pióro, to stwierdziłam, że chciałabym mieć tę książkę, chciałabym ją przeczytać. A że była okazja, to sobie zamówiłam. Nie mogłam sobie również odmówić książki, która swego czasu była bardzo popularna, a że chciałabym wziąć udział w tym wyzwaniu Patrycji Wakuły, Kredzi, z Instagrama pod tytułem Czytam niezapomniane. To sobie zamówiłam książkę Kochani, dlaczego się poddaliście, Awy de Lajry. Ja pamiętam, że ja w ogóle książkę jedną, inną tej autorki czytałam, ale nie do końca mi się ona spodobała, także przykre. Tutaj liczę na to, że ta książka mi się spodoba bardziej i że będzie to po prostu bardzo dobra lektura i że być może będzie wzruszająco, także nie mogę doczekać się jej lektury. I od innej dziewczyny kupiłam sobie 2 książki Casey West, które też swego czasu cieszyły się dość sporym zainteresowaniem, a mowa o Dziewczyna, która wybrała swój los oraz Dziewczyna, która wybrała po raz drugi. Ja też pióro Casey West całkiem lubię, ona pisze, uważam, całkiem przyjemne książki i lekkie. Tutaj mamy mieć troszeczkę mroczniejszy klimat niż jest nam dotychczas znany z innych powieści Casey. Także liczę na to, że te książki mnie zachwycą. I tyle. Na stronie wydaje nam się była promocja, ponieważ seria Bezwstydna wydawnictwa poznańskiego w ogóle i czwartej strony obchodzi w tym roku rocznicę swoją pierwszą, właściwie chyba obchodziła pod koniec września albo na początku października. To zrobili oni promocję na prawie wszystkie książki ich i były te książki w całkiem fajnych cenach. Także sobie, słuchajcie, zamówiłam książki, których początkowo miałam nie zamawiać, ale stwierdziłam, że skoro mam okazję, to sobie je wezmę. Słuchajcie, 3 tomy serii Twisted, które są bardzo popularne. I mamy tutaj Miłość, czyli tom pierwszy, czyli tom drugi oraz Nienawiść, czyli tom trzeci. Wiem, że te książki zbierają dość spore kontrowersje wokół siebie i dość takie ciekawe opinie. Jedni je kochają, drudzy nienawidzą. Ja jestem ciekawa, do którego obozu będę należeć. Mam nadzieję, że jednak będzie mi bliżej do sympatii, ale że też jednocześnie zwrócę uwagę na jakieś tam
bardziej toksyczne zachowania bohaterów, bo z tego co wiem, szczególnie w pierwszej części będzie ich dość sporo. Także mimo wszystko jestem ciekawa, mam nadzieję, że jak je przeczytam, to będę mogła o nich powiedzieć coś więcej i coś mądrzejszego niż teraz. Słuchajcie, w tym bookhaulu myślę, że nie mogło zabraknąć mang, ponieważ w tym miesiącu dotarły do mnie aż 4, bo sobie zamawiałam na stronie wydawnictwa Dango, bo była jakaś promocja, już nie pamiętam z okazji czego, ale była. Była, także mam. I mam tutaj, słuchajcie, 3 tomy Tenth. Nie wiem jak czytać ten tytuł, ale mamy tutaj, wiecie, tom pierwszy, tom drugi, a także tom trzeci. Także z opisu wyczytałam, że jest to naprawdę bardzo ciekawa historia, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. A także mam książkę, znaczy książkę, mangę Sekret Madoki, która to wydała mi się bardzo ciekawa i mam nadzieję, że też mi się spodoba i że będę mogła Wam o niej powiedzieć w samych superlatywach. Słuchajcie, od 15 października do 21 października można było wziąć udział w superakcji na Instagramie Przeczytaj i podaj dalej i to jest już edycja 15, czyli wielka wymiana książkowa. Ja oczywiście wzięłam w niej udział. Pamiętam, że pierwszy raz w niej brałam udział chyba 2 lata temu i wtedy też udało mi się zdobyć naprawdę super książki. I tyle, w zeszłym roku nie brałam, bo w ogóle raz, że zapomniałam, potem chyba w ogóle to nie było organizowane, tak mi się wydaje, a potem już jakoś po prostu nie miałam ochoty w tym roku, natomiast w sensie w październiku teraz postanowiłam, że wezmę udział, bo chciałam znowu powrócić do tej zabawy i słuchajcie, udało mi się wymienić swoje książki na naprawdę świetne tytuły. Od razu zaznaczę, że jedną z tych książek ma już moja mama i właśnie ją czyta, a jest to Demeter, także tutaj Wam wkleję okładkę. Na razie nie wiem, jak jej się podoba, mam nadzieję, że bardzo jej się spodoba, bo jest to podobno kryminał taki dość wciągający i taki zbierający naprawdę spoko opinie, więc tyle Wam mogę o tej książce powiedzieć. Ale oprócz tego mam również inne książki, bo mam również Kobietę w oknie AJ Finn i jest to książka, która swego czasu zbierała bardzo, 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 bardzo dużo pozytywnych opinii i była to po prostu druga dziewczyna z poziomu Polly Hawkins, która po prostu podbiła świat czytelników i która podbijała listy bestsellerów. Ja tej książki nigdy jeszcze nie czytałam. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić niedługo i że w końcu odkryję, na czym polegał fenomen tej historii, bo coś, szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, że ta książka była aż tak dobra. Więc sobie zobaczę, przeczytam może i mi się spodoba. Mam również Flip Trick Amo Jones. Ja tej autorki jeszcze nic nie czytałam, powiem szczerze. Więc mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie wypadnie nam całkiem nieźle i że po prostu będę mogła powiedzieć, że okej, chcę przeczytać więcej książek od tej autorki i chcę poznać jej twórczość szerzej. Także no, o tej książce teraz za wiele nie słyszałam, więc liczę na to, że będzie to fajna i przyjemna lektura. Egzekutor Marcela Woźniaka, książka, która jest powieścią na faktach, a porusza tematykę II wojny światowej. Podejrzewam, że nie będzie to zbyt przyjemna lektura i zbyt lekka, ale jakby jestem na to gotowa, chcę przeczytać tę książkę, bo już od dłuższego czasu gdzieś tam krążyła mi ona po głowie i miałam ją dopisaną na swoją listę książek do przeczytania, więc mam nadzieję, że też jeszcze w tym roku uda mi się ją przeczytać i że będę mogła Wam o niej trochę więcej opowiedzieć. Wojna Krier Niny Varelli i powiem Wam szczerze, że ja o tej książce nic nie słyszałam, to kompletnie, kompletnie nic. Nawet w ogóle nie kojarzę tej okładki, a wydało to wydawnictwo UNYA, więc jakby powiem Wam szczerze, absolutnie nie wiem o tej książce nic, więc zobaczymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się spodoba. I ostatnią książką z tej wymiany to jest książka The End and Then Hanne Beard i ta książka po pierwsze ma przepiękną okładkę, po drugie ta książka też gdzieś tam była na moim TBR-ze na ten rok i bardzo, ale to bardzo mi się podobała. Pamiętam, że jak wydawnictwo zapowiedziało, że będzie wydawać tę książkę, to ja już od tamtego momentu po prostu miałam takie okej, chcę to przeczytać, ma piękną okładkę, opis też jest bardzo ciekawy, więc chcę to poznać. Także teraz już mam tę książkę u siebie. Myślę, że też będę chciała w tym roku jeszcze się z nią uporać i ją przeczytać, także też będę Wam dawać znać więcej na jej temat. W Biedronce wystartował, słuchajcie, jesienny kiermasz książki, więc można zdobyć fajne tytuły za dyszkę. Ja oczywiście z tego skorzystałam i słuchajcie, zdobyłam aż 3 książki, które najbardziej mnie w sumie przyciągnęły. I mam tutaj Julię i Rekina, Kieran Millwood Hargrave.
Jest to książka autorki Dziewczynki z Atramentu i Gwiazd oraz Sofii, Dziewczyny z Kościelnego Domu. Obie te książki czytałam, były naprawdę bardzo, bardzo dobre, także nie mogę doczekać się lektury tej powieści. I ciekawostka, wiem chyba dlaczego ta książka trafiła na wyprzedaż w dyskoncie, ponieważ ma pęknięte tutaj. Ale jakby wiecie co, zadyszkę myślę, że i tak się opłacało. Następnie słuchajcie, totalnym strzałem udało mi się kupić, słuchajcie, książkę Neila Gaimana Chłopaki Anansiego. Jest to piękne wydanie z wydawnictwa MAG, które wiecie, ma taką piękną okładkę, trochę minimalistyczną, ale trochę taką mroczną. Ja już mam dwie inne książki tego autora w tym wydaniu na swojej półce, czyli Koralinę i mitologię nordycką, także wiecie, zbieram książki Neila Gaimana, pewnie kiedyś się w końcu za niej zabiorę i mam nadzieję, że nie będę żałować tych wydanych pieniędzy na tę pozycję. I trzecią książką, jaką zdobyłam, jest to książka Nicholasa Sparksa, czyli Ostatnia piosenka i jest to w ogóle jedna z moich ulubionych książek tego autora. Także jakby wiecie, ja oglądałam film, czytałam książkę, więc teraz chciałam ją mieć na swojej półce i mam nadzieję, że mnie ona, jakby wiecie, po raz kolejny, jak ją sobie będę czytać, zachwyci po prostu. Także no. Na taniej książce poczyniłam również zakup, bo też była jakaś promocja. I sobie zamówiłam dwie książki. Mam tutaj Serce Wojownika Słońca Su Lin Tan. Jest to podobno kontynuacja Córki Bogini Księżyca, którą mam na swojej półce też. Także bardzo się cieszę, że mam już tę książkę u siebie i będę mogła sobie zmaratonować w sumie ten cykl, tą serię, tą dylogię. Nie wiem, czy to jest dylogia. W każdym razie mam nadzieję, że mi się spodoba. I także musiałam to mieć. Słuchajcie, tak się. Ja ogólnie bardzo lubię literaturę dziecięcą, o czym ja już mówiłam wielokrotnie i wiele razy o tym opowiadałam tutaj. I jakby jak ja zobaczyłam tę książkę, jaka ona jest urocza, jak ona jest pięknie wydana i po prostu to ja musiałam ją mieć, słuchajcie. Gustaw Nieśmiały Duszek. Just Gustaw Nieśmiały Duszek. Po prostu kocham. Kocham tę książkę, kocham tę okładkę, kocham to wydanie i myślę, że będzie to bardzo dobra pozycja i myślę, że będę mogła Wam polecić również właśnie tę książkę, a szczególnie najmłodszym. Ambitnie sobie założyłam, że chciałabym gdzieś co powiedzmy 2-3 miesiące sobie zamawiać. Słuchajcie, kolejne tomy tego komiksu, bo to jest moje dzieciństwo, ja mam do tego sentyment i bardzo chciałabym mieć te wszystkie komiksy u siebie. A mowa o Witch i słuchajcie, ja sobie zamówiłam właśnie w tym miesiącu tom drugi i tom trzeci. One są holendernie drogie, ale jakby wiecie, jednak jak się zamawia to co drugi, trzeci miesiąc, to myślę, że aż tak ta cena nie boli. Więc sobie teraz zamówiłam dwa tomy, pewnie następne zamówię za jakieś, nie wiem, 3-4 miesiące. W każdym razie mam tutaj księgę numer 2 oraz księgę numer 3. Księgę numer 1 mam również i ją zaczęłam już czytać. Słuchajcie, przeczytałam co prawda na razie pierwszy rozdział, ale jest to taki cudowny powrót po prostu do dzieciństwa, do moich młodzieńczych lat, do tego jak się zakochiwałam w tym uniwersum, w tej historii i po prostu no nawet sobie nie wyobrażacie, absolutnie kocham tę historię i te książki, więc bardzo się cieszę, że mogę sobie na nie pozwolić i że mogę je sobie właśnie zamawiać, kupować i zbierać. Słuchajcie, przechodzę już do ostatniej kupki w tym miesiącu nowych książek, także już bez zbędnego przedłużania. W Empiku była promocja, więc sobie zamówiłam, słuchajcie, książki dwie Jamie Maguire, autorki Pięknej Katastrofy, którą też mam na swojej półce. I mam tutaj Piękne Odkupienie, to jest akurat tom drugi Maddox Brothers, cokolwiek. Mamy tak właśnie Piękne Odkupienie, ale mamy również Piękne Zapomnienie i te okładki są swoją drogą bardzo ładne, bardzo mi się podobają. W ogóle te wydania są śliczne. Zamówiłam sobie również, słuchajcie, o jest włos. Zamówiłam sobie również tom drugi i tom trzeci Klubu Smutnych Duchów, bo wydaje mi się, że będzie to historia, która absolutnie mi przypadnie do gustu, więc jakby po prostu się w nie zaopatrzyłam. Są to powieści graficzne, komiksy. Ja bardzo się polubiłam z taką formą, także nie mogło ich zabraknąć na mojej półce. Również pięknego jednego tygodnia była promocja dla użytkowników Empik Premium. Z racji tego, że ja mam Empik Premium, to sobie skorzystałam z tego. I mam, słuchajcie, książki dwie. Mamy książkę Taylor Jenkins Reid, Carrie Soto Powraca. Podobno świetna książka, zresztą jak każda książka tej autorki.
Mam nadzieję, że też niedługo uda mi się ją przeczytać. A także mam bestsellerowe lekcje chemii, o których mówiła bardzo dużo Karolina Kombuk, która się zachwycała tą pozycją, więc jakby po jej zachwytach stwierdziłam: okej, Natalka, ty musisz się zaopatrzyć w tę książkę kiedyś. I właśnie to kiedyś nastąpiło, także bardzo się cieszę. Podobno jest to świetna, genialna powieść. Podobno też film na podstawie tej powieści, który już chyba wyszedł, albo jeszcze nie wyszedł, nie pamiętam. Podobno też jest świetny, także zobaczymy. Mam nadzieję, że i mi ta historia się spodoba. Kolejne książki. Książka, która wzbudza bardzo dużo kontrowersji, wywołuje bardzo dużo kontrowersji wśród czytelników, a mowa o Haunting Adeline Hidey Carleton. I jest to książka, która mnie, szczerze mówiąc, również zaciekawiła i ją postanowiłam sobie wziąć do eksperymentu, bo tak, ja już przeczytałam, słuchajcie, ja wiem, z 20 może stron tej książki, nawet chyba nie. I powiem wam szczerze, że bardzo mnie one zaciekawiły, także na pewno będę niedługo kontynuować ten tytuł. Wiem, że teraz będzie wychodzić w ogóle tom drugi, także no, zobaczymy. Możliwe, że ta historia będzie chora, popierniczona jak 150, ale jednocześnie dostarczy mi rozrywki, której potrzebuję, której oczekuję, szczególnie od książek. Także no, zobaczymy. Po prostu w ramach eksperymentu mam nadzieję, że jednak mimo wszystko mi się spodoba na swój sposób. Mam również książkę Ex-Hex Erin Sterling, Nigdy nie mieszaj wódki z czarami. Czy to nie brzmi ciekawie? Jakby brzmi dość kontrowersyjnie, ale jednocześnie ciekawie. Mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba i że też będę mogła się, jakby wiecie, zakochać w tej historii, tak jak inni. I słuchajcie, w ramach takiej ciekawostki, mam pierwszą książkę świąteczną, która została wydana w tym roku i jest to książka, którą ja wzięłam, ponieważ opis strasznie mi się spodobał, bo brzmi tak ciekawie i jednocześnie tak absurdalnie, że aż musiałam ją mieć. A mowa o A Merry Little Meet Cute, prawie jak w świątecznym filmie. I słuchajcie, główną bohaterką jest dziewczyna, kobieta, która gra w filmach dla dorosłych i która nagle dostaje propozycję zagrania, z tego co pamiętam, w filmie świątecznym, takim wiecie, family friendly. Więc to może być naprawdę bardzo ciekawe, także no, okładka jest swoją drogą przepiękna i jest to pierwsza książka świąteczna, którą mam w tym roku, z tego roku, także też mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać jeszcze może w listopadzie, także no, brzmi naprawdę super. The Long Game Eleny Armas, jakąś dziwną relację mam z tą autorką, bo zbieram jej książki, a jeszcze żadnej nie przeczytałam, więc to jest naprawdę dziwne. No cóż, może kiedyś to nastąpi. W każdym razie mam trzecią książkę tej autorki na swojej półce i mam nadzieję, że mnie mimo wszystko nie zawiedzie. Odchłanie Pilar Quintana. Pilar Quintany. Jest to książka, która mnie bardzo zainteresowała swoim opisem. Ja w ogóle ostatnimi czasy bardzo lubię literaturę piękną, która w szczególności gdzieś tam porusza tematykę śmierci, tematykę przemijania, tematykę w ogóle taką życiową i tego właśnie, wiecie, jak żyjemy, że potem na łożu śmierci sobie analizujemy, co tam mogliśmy zmienić w swoim życiu, a czego nie. I ogólnie naprawdę zaciekawiła mnie ta książka, dlatego ją sobie zamówiłam. Bardzo się cieszę, że ją mam i no cóż mogę powiedzieć, po prostu bardzo się cieszę, że będę mogła ją sobie przeczytać. Kiedy zamawiałam sobie Otchłanie, zamówiłam sobie również inną książkę, która też była bardzo mocno hype'owana i bardzo mocno zachwalona. I słuchajcie, Fourth Wing, czwarte skrzydło. Książka, która, słuchajcie, tak mocno weszła we mnie, tak mocno mnie w sobie rozkochała, że tematyka smoków, jakby teraz jest moim top of the top, jak gdybym mogła, to bym po prostu od razu przeczytała tom trzeci, drugi, co? Drugi, trzeci, czwarty i piąty, bo chyba pięć tomów będzie to o cyklu. I jakby absolutnie pokochałam tę historię i z tego powodu, słuchajcie, zamówiłam sobie nawet Funko Popa, smoka. Po prostu ja to musiałam zrobić. Trochę żałuję, że nie było jakby dostępnego szczerbatka z Jak wytresować smoka, bo chyba trochę bardziej by mi pasował. Ale z drugiej strony jakby mam smoka, który jest podobno z... z tego uniwersum Gry o Tron, co teraz wyszedł ten serial, tylko nie pamiętam jak on się nazywał, House of Dragon, coś takiego. W każdym razie pewnie wam popierniczyłam teraz wszystko, ale dobra, nieważne.
W każdym razie jest to smok właśnie z tego jakby uniwersum, więc no, nie narzekam. Mam smoka, pasuje do książki, pasuje, także wszystko się zgadza. A ta książka jest po prostu rewelacyjna i ją kocham, i uwielbiam, i polecam. I jakby mam również książkę Agaty Polte, Zawsze chodziło o ciebie. I jest to kolejna pozycja tej autorki na mojej półce. Ja swoją drogą przeczytałam kiedyś dwie książki tej autorki. Chyba to były dwie pierwsze jej książki, które ona wydawała, ale mogę się mylić. I bardzo mi się one podobały, jedna w szczególności, ale teraz wam nie przypomnę tytułu, bo nie pamiętam. Kleję wam okładkę, taka wiem, że była z pomarańczem coś. W każdym razie tamta książka bardzo mi się podobała, chciałabym wrócić do twórczości tej autorki, bo jestem bardzo ciekawa, jaki progres zaszedł w jej twórczości i wiecie, jak teraz autorka pisze obecnie. Więc no, taką mam właśnie książkę. Podobno jest ona równie świetna, także... jakby zaufam tysiącom czytelniczek i będę czytać tę książkę, będę sprawdzać ją na samej sobie. I ostatnie cztery książki są to książki, jakie sobie kupiłam, bo była promocja książek z wydawnictwa Insignis, więc sobie wzięłam. Mam tutaj, słuchajcie, Dmitrij Glukowski i Metro 2034 oraz 2035. Tą pierwszą Metra mam na swojej półce, bardzo chciałam mieć tę serię w ogóle u siebie. Także w końcu mam i teraz będę mogła się już za nią zabrać. Mam nadzieję, że mi się spodoba i że będę mogła zaliczyć się do grona miłośników w ogóle tego cyklu. Także no, na pewno gdzieś tam w przyszłości będę się za to zabierać. I ostatnie dwie książki to, słuchajcie, Mroczna kołysanka Polly Hogan. Książka, która bardzo mnie zainteresowała swoim opisem. Podobno mamy tutaj, słuchajcie... troszeczkę tematykę podobną do opowieści podręcznej, ale jednocześnie troszeczkę inną, więc jestem na maksa zainteresowana tą pozycją i mam nadzieję, że mi się spodoba. A także mam Zjazd rodzinny Meghan Queen i jest to książka, którą bardzo mocno polecała Maja Zaczytana Kerida, która swoją drogą objęła tę książkę swoim patronatem medialnym, a że jakby ja z Mają mamy dosyć podobny gust, w sensie ja mam podobny gust do Mai, to wiecie, jak usłyszałam, że ta książka jest tak wszędzie zachwalana, a akurat była okazja, to sobie ją zamówiłam i mam nadzieję, że równie mocno mi przypadnie do gustu. Także słuchajcie, w tym bookhaulu to by było na tyle. Możecie mi dać znać w komentarzu na dole, czy już czytaliście którą z tych książek, czy macie może w planach. Ja cieszę się, że mogłam wam pokazać te książki, mogłam się nimi pochwalić. Jestem bardzo zadowolona z tego, że je mam. Także no, ja się już chyba z wami żegnam. Życzę wam dobrego dnia, dobrego, miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się zdrowo, bo jest coraz chłodniej. Trzymajcie się ciepło, bo jest coraz chłodniej. Pijcie dużo herbatki i dużo wody. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!